O ty, cwaniaczku! O wy! Lamusy! Siema, nema, neczko! Dzisiaj tak sobie siedzę i myślę, co by tu dla was nagrać. No i tak mówię, coś bym pograł w jakąś giereczkę na chillku. Patrzę, co tam mam na Steamie, no i widzę, że ostatnio kupiłem Ravenfield, żeby dla was to nagrać. Ale jeszcze jakoś nie przyszło mi tego zrobić. Pewnie mało z was pamięta, ale Ravenfield to była seria na moim kanale jakieś pół roku temu. Takie wyniki pod ostatnim odcinkiem z tej gry zrobiliśmy. No i wyświetleniowo, wiadomo, z czasem okej, ale łapki, 600 łapek na tamte czasy, to było naprawdę ogromna ilość. Tylko że wtedy było nas prawie, nie wiem, 3 albo 4 razy mniej. Ale w tym momencie, jako że możemy uznać, że to nowa seria, bo to pełna wersja już wyszła. Znaczy pełna wersja na Steamie. Wcześniej to była taka gierka do pobrania i miała dwie mapki chyba. Więc te 1500 łapek powinniście spokojnie zostawić. I umowa jak zawsze, każdy, kto zostawia łapkę pod filmem, niech wbije też na mojego fanpage'a i zostawi lajka, bo to dla mnie bardzo jednak ważne. A my dzisiaj zagramy w grę, o której dużo osób mówi, Battlefield dla dzieci. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Widzisz tego przystojniaka? Bo ja widzę, ale że ty chcesz go częściej widywać, to wcześniej przycisk subskrybuj, zostaw dzwoneczek, tutaj zaznacz i potwierdź, do tego zostaw lajka pod filmem, a na koniec zalajkuj mojego fanpage'a, na którym jest jeszcze więcej moich gorących fotek. Zapraszam. No i dobra, jesteśmy już. Jak widzicie, mapki naprawdę się pozmieniały. Obecnie będziemy walczyli na lotniskowcu. Jak zawsze w tej grze mamy do wybrania jakąś broń. Co by tu sobie wybrać na początek? Mamy AK-47, snajper... O, myślę, że ja dzisiaj będę najlepszym snajperem. Tego wezmę sobie wyrzutnie rakiet, bo czemu by nie? I jeszcze chciałbym tutaj zamiast granata wziąć mój ulubiony... klucz, który w poprzedniej wersji gry potrafiłem zrobić na złoty klucz, który zamieniał wszystko w złoto. To była fajna zabawa. Jesteśmy już w akcji. Jak widzicie, tutaj są nasi niebiescy koledzy, którzy kiedyś wyglądali całkowicie inaczej. Kiedyś ta gra była czysto kwadratową grą. Nasi przeciwnicy, jak i nasi koledzy, byli tylko kwadracikami. Znaczy, no tak, no byli tylko kwadracikami. Teraz patrzcie, to są normalne ludziki. I tutaj idzie jakaś ostra ofensywa. Tam gdzieś muszą być czerwoni, ale jest tutaj delikatna. Tutaj oni się tam kręcą się, nie, już nie żyli. Mam strasznie czułą... O, tam widzę jednego. Bum, jest, headshot był, prawie, chyba. Nie wiem, czy to był headshot, ale chyba tak. Więc o co tutaj chodzi? Jak widzicie, dużo tu jest farby, dużo kolorów, ale ogólnie są dwie ekipy, niebiescy i czerwoni. I naszym zadaniem, jak i oczywiście niebieskich, jest to, żeby zniszczyć czerwonych. I oni też mają jakieś samoloty, z tego co widzę. Kiedyś nie było takich rzeczy w tej grze. Kiedyś to tylko była jedna chyba mapka. Nie, dwie. Jedna pustynna, jedna taka lądowa. No i biegało się z punktu do punktu. Był jakiś tam chyba samochodzik. Tak, był quad. Nawet czołg. O, pa, 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 pa. Bum! Nie trafiłem. O, bum! Nie trafiłem. XO. Ktoś innego trafił. XD. Chyba nie jestem najlepszym snajperem. Coś mi się tak wydaje. Ej, nie żyję. Hej, myślałem, że umarłem. Czy do tej gry dodali pływanie? Z tym, że wolałbym umrzeć. Kilka minut minęło, a ja stamtąd przepłynąłem tutaj. Bardzo wolno się tutaj pływa, ale z tego co widzę, jest tam jakiś ląd. Więc być może uda nam się wypłynąć. Tak, jest tam ląd. Ale tutaj też są rzeczy z tej strony. Okej, no to wypływamy, znaczy wracamy do środka i zajdziemy czerwonych od tyłu. Jak na razie wydaje mi się, że chyba przegry... Ej, jak się stąd wychodzi? Mogę stąd wyjść? Tak, wyszedłem. Dobra, i teraz od tyłu trzeba czerwonych zajść, bo oni tutaj na pewno gdzieś są. Tylko gdzie? Halo? Pani mamo? Gdzie są czerwoni? Ty, nie ma ich tu. Patrzcie na to, tutaj są. Zestrzeliwują dzia... O, ty! Nie do mnie, pa, pa, pa. Tam siedzi jeszcze jeden. No to taką dywersję to ja rozumiem. Zaszedłem ich od tyłu i wykańczam ich po kolei. Ty też, no przykro mi. Patung. Czy mogę zestrzeliwać samoloty? Jak to, jak mogę na to wsiąść? Nie mogę chyba. Ale wiecie, co jest najfajniejszego w tej grze? Patrzcie to. No umrzyj. Czemu oni nie umierają? O, umarli. Widzicie? Możemy zabijać swoich. To jest coś, w czym bawiłem się zdecydowanie najlepiej w poprzednich wersjach gry. Wow! Dobra, troszeczkę źle to zrobiłem, ale bardzo chciałbym polatać samolotem. Jestem ciekaw, czy mogę to... O kurde, oni tu się rodzą. Więc to jest ich flaga, musimy tą flagę przejąć jakkolwiek, w jakikolwiek sposób. Czy ja mogę wsiąść do samolotu? Wysadziłem sam siebie przy okazji. Super zabawa. Teraz wziąłem broń, która jest troszeczkę bardziej szturmowa i która troszeczkę bardziej pozwoli mi być taki, wiecie, responsywny i odzwierciedlać to, co tam się dzieje w otoczeniu. Szybciej pozwoli mi zabijać moich wrogów. A to jest mój główny cel w tej grze. To jest to, co ja chcę robić szybko. Ale ich tam jest trzech. O, pur-bum, zabity. I ten też będzie zabity. No i szybciutko sobie poradziłem. O nie, nie wstawaj, co ty? Z lamusikami. A tutaj wychodzimy na górny pokład, no i mamy pierwszego lamusa, którego ściągnęliśmy, ale tutaj jest ich flaga, więc tutaj ich będzie na pewno dużo, dużo więcej. O ty, cwaniaczku! O wy! Lamusy!
No jestem chyba bogiem tej gry, wow! Zobaczcie, jak ja jestem tutaj odpowiedzialny za wszystko. Ja trafiam w każdego, po prostu niszczę wszystciutko po kolei. No i to się nazywa dobry grajek komputerowy. Czyli, dobra, teraz muszę sprawdzić czym... O! Sprzejęliśmy flagę, no i to rozumiem. Czy ja mogę wejść do tego samolotu? Chciałbym jakoś, czy ja mogę jakoś... Halo? Coś mnie uderzyło! Zostałem ogłuszony! Wow! Nie dam się! Dobrze, w nogi mi trafiłem, więc chyba go nie zabiłem, ale muszę stąd jakoś się ewakuować. Niestety nie wiem jak wejść do samolotu, ale te samoloty nas zestrzeliwują w tym momencie, więc musimy się jakoś dość dobrze obronić w tym momencie. Gdzie jest ich kolejna flaga? A być może po drugiej stronie oceanu. Bo jak widzicie, tam są jakieś okopy i może tam są wrogowie, no kto wie. Pamiętam, że pod pokładem, pod pokładem był... O, strzelałem stamtąd, widzicie? Tak, tam są wrogowie. Że tam były te cholerne łódki, no i ja za wszelką cenę postaram się do tych łódek przejść. I tam dopłynąć. Ja przyjechałem dopłynąć do łódek, a właśnie jedna z tych łódek tutaj przypłynęła i pewnie będzie próbowała mnie zabić. A ja po prostu chcę wyjść z wody. To jest niesprawiedliwe. Dajcie mi wyjść z wody, proszę. Halo? Chciałbym wyjść, panie władzo. I byłem tutaj sobie z wrogami, mam 62 życia, ale nie mogę wyjść. O, teraz wyszedłem? No wychodź! No co ty odwalasz? Wyszedłem. O! Zabiłem. Tutaj był jeszcze jeden czerwony, tylko gdzie on jest? Nie ma go obecnie. O, nie chcę do wody znowu. Chcę na łódkę. Chcę na łódkę. Jak to się odpala? No nie wiem, którym się uruchamia te rzeczy. Dobra, już wiem. F-ką, no. Tak jak w GTA w sumie. I zmniejszyłem sobie odrobinę częstotliwość. Zmniejszyłem sobie też odrobinę czułość myszki, więc powinno być okej. Powinno być okej. Strzelają do mnie dość mocno, bo za mną było dwóch czerwonych, ale udało mi się ich ominąć. I tutaj powinna być baza, czerwonych ludków, więc ja tam polecę i zrobię tam taki rozpiździec, że po prostu nie będzie na mnie kozaka. O, tutaj jest jeden. Łop, łop, łop. Uj. No było ich tam za dużo, zdecydowanie. Ale teraz może uda mi się wejść do samolotu. Dobra, są samoloty i czy mogę wchodzić do samolotów? No nie no, wychodzi na to, że chyba niestety wchodzić do samolotu nie mogę. Bo stoję tutaj, klikam F, ale no nic to kompletnie nie daje. A ja tak bardzo chciałbym latać. Patrzcie jaka tu akcja, przypłynęło. W trójkę przypłynęli, a ja tutaj wszystkich, no... Nie było na mnie mocnego w tym momencie, ale czy ja mogę tym tutaj sobie odpłynąć? Chyba nie mogę, bo coś nie działa. Halo? Czy ja mogę tym płynąć? Chciałbym płynąć. Nie mogę niestety. To jak ja mam się dostać na drugą wyspę? Ta łódka będzie działała. Tak, ta łódka działa. Wydaje mi się, że tam na tej wyspie, znaczy na tym lądzie, są samoloty, którymi można latać, bo tam widziałem, że jakiś samolot startował, więc teraz za wszelką cenę muszę tam się dostać i muszę po prostu tam wszystkich zestrzelić. Ale żeby to zrobić, będę musiał troszeczkę bezpieczniej do tego podejść, zdecydowanie, i będę musiał się tutaj chować za takimi tutaj przeszkodami, żeby ich tam wszystkich pozestrzeliwowowować. Widzieliście ile tam jest? No nie wiem czy to mi się uda jakkolwiek. Dobra, mogę zrobić tak na przykład i tam sobie strzelić. Jednego zabiłem, znaczy kilku zabiłem. Okej, mogę dalej zrobić tak i tam też sobie strzelić. Kilku znowu zabiłem. Teraz mogę sobie wziąć karabinek i zastrzelić tych tutaj. Ten nie wie co jest w ogóle grane, ale teraz się muszę schować troszeczkę. Bum, 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 bum. Dobra, kolejny padł. O, kolejny padł. Bardzo, bardzo ładnie. O nie! Coś tam... Tam mają jakiś karabinek. Jak ja mam tam się dostać? Dobra, odrobinę zmieniłem taktykę, doszedłem do czerwonych w tym momencie, dodałem troszeczkę botów i tutaj są samoloty jednak, którymi można latać, znaczy tak mi się wydaje, no wiecie, tak, mogę latać XD, dobra, jak się lata, powiedzcie mi, myszką się steruje, dobra, o, wbiłem się w mojego kolegę chyba, go do góry, pull up, dobra, podniosłem się, no i teraz, teraz po prostu muszę tym drążkiem sterować, czyli myszką tak jakby, bo muszę troszeczkę zawrócić, czy ja mogę? Mogę zawrócić? Halo? Halo? Skręcaj. O, jestem gdzieś nad lądem. Dobra. No lecę do góry nogami. Nie powiem, żeby tym się jakoś łatwo sterowało. O, Mayday! Aha. Nic mi się nie stało. Więc, a, wiecie, tak to jest w prawdziwym życiu też. Nie wiem, czy wiedzieliście, że jak z pełną prędkością uderzycie po prostu w lotniskowiec, to nic kompletnie wam się nie dzieje. Nie wiem, gdzie jestem. Nie wiem, co robię. Po prostu jest ciężko. Wyleciałem! Gdzieś. Daleko od wszystkiego. Przecież zanim ja tam wrócę, to potrwa lata. Dobra, jesteśmy z powrotem. Tym razem zmieniłem nieco tryb. Dałem tryb bataliony, czyli nie wiem, co to zmieni, ale dałem aż 200 bodźców. Z tym, że dałem znaczną przewagę czerwonym, żeby była jeszcze większa frajda. No i tutaj będzie już, myślę, że taka prawdziwa nawalanka.pl. Tutaj już nie będzie. O Jezu, patrzcie na to. Dobra, troszeczkę chyba za dużo dałem tych botów, co?
Co wy o tym myślicie? Za dużo czy nie za dużo? Patrzcie, co tu się dzieje. To jest istna nawalanka. Umarłem. Nie, padłem. Po prostu jakiegoś granata dostałem hukowego. Ale ile tu jest farby? Znaczy, no, farby, no można tak to powiedzieć. Tu jest ich za dużo. Kurde, skoro jest aż tylu moich, a dałem przewagę czerwonych, to ilu będzie czerwonych, co? W tym momencie nie mam tak naprawdę pojęcia. Tam widzę jednego, którego właśnie ściągnąłem. Pięknie. O, tam ktoś jeszcze był? Nie widzę, nie widzę. A zobaczcie, ile ich moich, oni biegną i biegną. Nie zatrzymują się, to nie są jakieś tam pierwsze lamusy, ale tam jest dużo czerwonych. Patrzcie, co trzeba wyciągnąć. Bum, bum. Nie, muszę przeładować, szybciutko. Przeładowujemy. Za Anglię. O, nie trafiłem w nikogo, ale dobra, nieważne, to jest tak dużo niebieskiej farby. Czy ja w złą stronę suwaczek przesunąłem? A, mamy to. I straciliśmy batalion już jeden. A, nie strzelaj do moich kolegów. Ty też nie, niechcący trafią też swoich. Nieważne, a temu trafię w dupę. Jak on nas zaszedł tak? To aż było nielogiczne. No jak wy tak pomagacie, pozwalacie mu tu się wejść? No nie. Oj, psu, tu. No niewątpliwie mamy mały problem. Wygląda po tej grafice tam na górze, że przegrywamy, że my mamy tylko już 1,5 batalionu. Oni mają jeszcze dużo więcej, ale na razie szturmujemy, szturmujemy. Przejmujemy internet, znaczy przejmujemy to, ten lotniskowiec. Czy ja tam pierwszy muszę wejść? Czy tam już są jacyś niebiescy? Nie, no są niebiescy, dobra, jest okej. Niestety samoloty zabrali, a nie, bo ja chyba wyłączyłem. Czyli luk tam jest? O, nie, nie chcę umrzeć, go! No czemu nie mogę strzelić? Patrzcie na to, BOOM! Milion chyba ich tam zabiłem. A tak mi się wydaje, że tam było ich milion. A tu jest, oni się tutaj odradzają, więc to... Tutaj co jest grane? Nie, no to ja nie rozumiem, czasem jakiś koleś po prostu sobie z nami przechodzi. RK, ostatni nabój mam tego, ale zobaczcie, jakbym teraz trafił w nich. O! Bum! Nic się nie stało w sumie, że tam trafiłem. To wygrywa, dalej oni wygrywają. A ci od nas od tyłu zachodzą. Nie, no mam problem. Mayday! Jestem sam na wszystkich w tym momencie! Nie dam sobie rady! Nie chcę umierać tak młodo! 11 HP! A, 7! O! Przeżyłem. Chyba. Mam 1 HP, ale nie poddam się tak łatwo. Wrócę tam, wrócę silniejszy i nie będzie już kozaka na mnie. Nikt mi już nie podskoczy, ale zobaczcie, ilu ich tam płynie. Ja pierniczę. Wy widzieliście, ile tutaj płynęło, co? Ja teraz sobie będę tutaj stał i... Aha. Chciałem powiedzieć, że będę tutaj sobie stał i strzelał jak do kaczek, ale niestety nie mam na tyle nabojów, w niczym już prawie. Naboi, tutaj mam tylko kilka, ale tak czy siak te kilka naboi jakoś mi wybitnie nie pomoże. Oni jakoś nurkują tutaj, co jest grane? Czy ja mogę ich zabijać w tej wodzie? Nie wiem, gdzie oni są tu wszyscy? Okej, zabijam. A, oni tutaj wszyscy umierają, no i tak jest strzelanie, to rozumiem. I to wszystko ja zrobiłem, sam. Nikt mi w tym nie pomógł. To wszystko sam. Dobra, ale z racji braku amunicji czas się gdzieś tutaj poświęcić. Czas po prostu podejść i dać się zabić. No, kill mi z tej snajperki, go. Albo ja cię z młotka, pa. Z klucza cię pociągnę. Zabiłem go z klucza. A tego też zabiję. Tutaj cicho, sniki, biki. BOOM! Headshot! No i po co się tak skradać po moim statku? Ten za nim wystrzeli. Go go też. No i pięknie. No i takie, taką grę to ja rozumiem. Tego też sobie pociągnę. A tego te... O, ale... Koniec rumakowania. Dobra, ziomki, na dzisiaj to już by było tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że Ravenfield wam się spodobał i te 1500 łapek spokojnie zostawicie. Oczywiście, jeżeli chcecie więcej Ravenfielda, są jeszcze inne mapki, inne tryby, dajcie znać w komentarzach, ja bardzo, bardzo czekam na waszą opinię właśnie tam. Pamiętajcie również o G2A, gdzie z kodem mano 3% zwrotu na wszystkie fajowe gierki. Polecam wam bardzo serdecznie, link w opisie. Tam też znajdziecie linki do mojego fanpage'a, Instagrama, które bardzo, ale to bardzo was zapraszam. Aha, no i jest jeszcze grupka, Atencjusze Manojka na Facebooku, do której również was zapraszam. A na dzisiaj to już wszystko, trzymajcie się, pa pa!